Chciałem zapytać, jaki powinien być stosunek chrześcijanina, którego prawdziwą ojczyzną rzeczywistą jest ta w niebie, wobec obowiązkowi służby wojskowej oraz ewentualnemu powołaniu go do wojska w czasie konfliktu? Not a great civil deal. War, for example. You see, yeah, okay. Ona nie mówi na ten temat dużo. The question did arise in the Civil War. Po raz pierwszy to pytanie pojawiło się w środowisku adwentystycznym w czasie wojny secesyjnej, czyli w 1860-tych latach. But you should remember, musicie pamiętać jednak, that Mrs. White died in the very earliest days of World War I. Że Ellen White umarła na początku pierwszej wojny światowej. She didn't really have a lot to say on this. I nie powiedziała dużo na ten temat. There are three positions that one can take. Można zająć tutaj trzy takie stanowiska. You can be a pacifist. Możecie być pacyfistami. And say, I will have nothing to do with military. I powiedzieć, że nie chcę mieć nic do czynienia z żadną służbą wojskową. Even if I go to prison. Nawet jeśli pójdę do więzienia. And in some countries you will. I w niektórych krajach tak się dzieje. Or you can take a second position. Możecie zająć drugie stanowisko. And you can say, możecie powiedzieć, I will cooperate in the army. Będę jakoś współpracował z armią, but I will not carry a gun. Ale nie będę nosił karabinu. I will not shoot, kill anybody. Nie będę nikogo zabijał. I am willing to work for healing. Będę bardziej chciał pracować w służbie zdrowia w wojsku. I will work in the medical corps. Będę pracował właśnie w tym medycznym pionie. And as far as North America is concerned, jeśli chodzi o Północną Amerykę, this has been the position of most Adventist young men. Jest to stanowisko większości młodych adwentystów. And probably recommended by the church leaders. I prawdopodobnie zalecane przez przywódców kościoła. And then the third position. Trzecia pozycja, stanowisko. And there are a few Adventist young men who take this position. I jest kilku adwentystycznych ludzi, którzy takie stanowisko zajmują. If my country goes to war, jeśli mój kraj jest w stanie wojny, I will take the gun, wezmę karabin and join the army. I dołączę do armii. Now, not many, but some. Nie wielu jest takich, ale znajdują się. The church has not made a law. Kościół nie ma w tym względzie żadnego prawa, nie wydał żadnego prawa. And the church will spiritually minister, ale Kościół będzie duchowo zalecał to any young person in the church, każdej młodej osobie w Kościele, whichever of the three positions they may adopt. Jakąkolwiek z tych trzech pozycji przyjmą. The situation in North America is different from Europe. Sytuacja w Północnej Ameryce jest inna niż w Europie. And of course there is not only the problem in the army of the gun. I nie tylko problemem w armii jest kwestia karabinu. There is also the problem in the army of Sabbath observance. Jest także problem zachowywania soboty. And for some Adventists that's the bigger problem than the gun. I to jest dla niektórych adwentystów większy problem niż karabin. The church leadership in different countries. Kierownictwo kościoła w różnych krajach has tried to work with the respective governments. Musi odnosić się z szacunkiem do różnych rządów. To try to get concessions for our young people. I stara się dojść do porozumienia względem swoich młodych członków. In some places they have been more successful than others. W niektórych miejscach osiągnięto większe sukcesy niż w innych. But Ellen White really didn't have very much to say about it. Ale Ellen White naprawdę nie mówi zbyt dużo na ten temat. Because the only war really during her lifetime was the American Civil War. Ponieważ jedyną tak rzeczywiście jedyną wojną w czasie jej życia to była amerykańska wojna secesyjna. And in the early days of that war, a we wczesnych dniach tej wojny it was lawful, było prawnie dozwolone for you to pay somebody else to take your place in the army. Aby zapłacić komuś i żeby ten ktoś poszedł na twoje miejsce do armii. Of course that raises an ethical question. Ale to znowu powstawały etyczne, jakieś moralne pytania. Ellen White really didn't have a great deal to say. Ellen White nie powiedziała dużo na ten temat. But the church has still tried to be helpful. Ale Kościół w dalszym ciągu stara się być pomocnym. And it has tried to respect i stara się respektować the conscientious views poglądy wynikające z sumienia of all Adventist young people, wszystkich młodych adwentystów and serve all of them. I służyć wszystkim z nich niezależnie od tego stanowiska, jaki przyjmą.
Ellen White proponuje, aby jeść dwa razy dziennie. Czy to się tyczy przedszkolaków, młodych ludzi? Mogę wam chyba nawet dać dokładne jej słowa. This statement appears in Councils on Diet and Foods, page 491. To zdanie pojawiło się w książce Rady dotyczące diety i pożywienia na stronie page 191. It's letter 127 of 19-4. Aha, to jest list ze stycznia 27 rok 1904. Mrs. White talked about two things in this statement. Ellen White mówiła o dwóch rzeczach w tym liście. She talked about individual articles of diet. Mówiła o poszczególnych składnikach diety, which might vary from one member of a family to another. Które mogą się różnić względem jednego, drugiego członka rodziny. And she also talked about frequency of meals. A także mówiła o częstości spożywania posiłków, which varied in her own household. A to różniło się tak nawet w jej domu. I will read you the statement. Przeczytam wam. I eat the most simple food. Jem najbardziej proste pożywienie. Prepared in the most simple way. Przygotowane w najprostszy sposób. But the other members of my family. Ale inni członkowie mojej rodziny. Do not eat the same things that I do. Nie jedzą tych samych rzeczy, które ja jem. I do not hold myself up to them as a criterion. Test. Nie uważam swojej pozycji za lepszą. Nie uważam, że to, co jem, powinno być kryterium dla nich. Now she's talking about her own family. A mówi o swojej własnej rodzinie. I leave each one to follow his own ideas. Pozostawiam ich samym sobie, żeby swoje własne idee rozwijali. As to what is best for him. W kwestii, co jest najlepsze dla nich. I bind no one else's conscience by my own. Nie wiążę sumienia innych przez moje własne przekonanie. One person cannot be a test for another in the matter of eating. Jedna osoba nie może być kryterium dla innej osoby w kwestii jedzenia. It is impossible. Jest niemożliwe to make one rule, aby uczynić jedno jakieś zalecenie, prawo for all to follow. Dla wszystkich, by je przestrzegać. There are those in my family. Są w mojej rodzinie tacy, who are very fond of beans. Którzy bardzo lubią fasolę. While to me, beans are poison. Ale dla mnie fasola to trucizna. Ellen White could not eat beans. Ellen White nie mogła jeść fasoli. She doesn't tell us why. Nie mówi dlaczego. I can guess. Przypuszczam, that they may generate excess gas in her stomach. Że one mogły powodować wzdęcia, jakieś gazy w jej brzuchu. Which can be very distressing. To może być bardzo takie zgubne. And so she didn't eat beans. A więc nie jadła fasoli. But beans were on her table. Ale fasola była na jej stole. For those who could eat them. Dla tych, którzy mogli ją jeść. All right. She said, butter is never placed on my table. Powiedziała, że na moim stole nigdy nie ma masła. But if the other members of my family, ale gdy inni członkowie mojej rodziny, choose to use a little butter away from the table, chcą użyć trochę masła, które nie jest na stole, they are at liberty to do so. Mogą to uczynić. What is she saying? Co ona mówi tutaj? Butter is in my refrigerator, but it isn't on my table. Oni nie mieli lodówki, ale można powiedzieć, że masło było w mojej lodówce, ale nie było na stole. Ellen White recommended against the use of certain dairy products. Ona zalecała, by nie jeść pewnych produktów mlecznych. In class this afternoon, I'm going to tell you why. Dzisiaj po południu chcę wam powiedzieć dlaczego. But she did have butter in her house. Ale miała masło w swoim domu. And if somebody wanted some, they were at liberty to go and get it. I jeśli ktoś chciał, czuł się wolny i mógł korzystać z tego masła. All right. Our table is set twice a day. Nasz stół jest zastawiany dwa razy dziennie. But if there are those, ale jeśli są tacy w mojej rodzinie, she's talking about her own family. Tak, mówi o swojej rodzinie. If there are those who desire something to eat in the evening, jeśli są tacy, którzy chcą jeść po południu, there is no wieczorem, rule, nie ma u mnie prawa, that forbids them from getting it. Które by zabraniało im czynienie tego. I have heard it said, słyszałem, that there are some, że są tacy, who would like to make that a rule here. Którzy chcieliby uczynić to zasadą w tym miejscu. I would hope it is not done. Mam nadzieję, że to nie zostało zrobione.
This is the ideal. Jest to ideał for many people. Dla wielu ludzi. But there are reasons, I think, to justify 3 meals a day in a school. Ale są przyczyny, żeby usprawiedliwić 3 posiłki w szkole. And I can't think of any Adventist school right now. I nie widzę żadnej adwentystycznej szkoły teraz, who has only 2 meals served. Która by serwowała tylko 2 posiłki. Now, if you only want to eat 2 meals, jeśli chcecie jeść 2 posiłki, you can absent yourself from supper. Możecie zrezygnować z kolacji. Unfortunately, in some of our schools, niestety w niektórych naszych szkołach, some of the students skip breakfast. Niektórzy z naszych studentów rezygnują ze śniadania. And Mrs. White did say, a Ellen White wyraźnie powiedziała, that breakfast is the most important meal of the day. Że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. So anyway, Mrs. White said there is no rule in my family. A więc Ellen White powiedziała, że nie ma jakiegoś dokładnego zalecenia w mojej rodzinie. Either as regards individual items of food, i w kwestii indywidualnych składników, co każdy z członków rodziny może chce jeść. There is no rule in my family. Nie ma prawa w mojej rodzinie. As to whether you eat 2 or 3 meals a day. Czy jeść 2 czy 3 posiłki dziennie. She made her recommendations. Ona rekomendowała, zalecała. And they were just that. A było to tak. And you could take them or leave them. Możecie przyjąć to albo zostawić. Tak krótko, żeby powiedział, co Ellen White powiedziała na temat jedzenia jednocześnie warzyw i owoców. Czy można, czy nie, krótko. I drugie pytanie, ponieważ jest to problemem w naszym kościele w Polsce. Ja nie mam z tym problemu, ale taki problem istnieje. Występowanie młodych przed zborem. Co Ellen White powiedziała na temat występowania młodych? Czy mogą występować, czy jest to dobre, czy nie? Nauczanie, po prostu, w szkole sobotniej, czy też takie. 17 years old, just barely 17 years old, when she had her first vision and when she taught. Ellen White dopiero co skończyła 17 lat, gdy miała pierwszą wizję i kiedy zaczęła nauczanie. If you study the early history of this church, jeśli czytacie historię kościoła, wczesną historię naszego kościoła, the leaders were largely young people. Przywódcy byli w większości młodymi ludźmi. I have never read, nigdzie nie czytałem, and this is the first time I have even heard, i to jest pierwszy raz, gdy usłyszałem to, that she forbade young people from leading out. Że ona zabraniała młodym ludziom przewodzenia czy nauczania. Ellen White wanted young people to do as much as you could get them to do. Ellen White chciała, by młodzi ludzie robili tak dużo, na ile ich tylko stać. And then try to get them to do some more. I później, żeby im jeszcze coś dodać. Your other question on fruits and vegetables in the same meal. Jeśli chodzi o warzywa i owoce w tym samym posiłku. It is true. Jest prawdą, that Mrs. White wrote to one person, że Ellen White napisała do jednej osoby and said, i powiedziała, it would be well for you not to mix fruit and vegetables in the same meal. Że byłoby dobrze dla ciebie nie mieszać owoców i warzyw w tym samym posiłku. I'm giving you my personal view. A teraz przedstawię mój osobisty pogląd na to. I think that that letter, myślę, że ten list was intended for one person, był skierowany do jednej osoby, who had a unique digestive problem, która miała szczególne problemy z odżywianiem. And that was not to be taken as general advice. I że to nie powinno być brane jako generalna rada. Because I have talked with physiologists and nutritionists. Ponieważ rozmawiałem z fizjologami i ludźmi od odżywiania. And I have been told, dietetykami, dowiedziałem się, by people who are authorities, że od ludzi, którzy są autorytetami w tej dziedzinie. Some of them even having doctoral degrees. Niektórzy z nich są doktorami, mają doktoraty w tej sprawie. That there is no medical or nutritional reason, że nie ma żadnej medycznej czy jakiejś kwestii odżywczej przyczyny, to segregate, aby oddzielać these two articles of food. Te dwa składniki pożywienia. One dietitian, jeden dietetyk, who has a doctor's degree, który ma doktorat, said to me when I asked this question, powiedział mi, gdy zadałem mu to pytanie. The first problem you have with this, pierwszy problem, jaki się pojawia, is to define what is a fruit and what is a vegetable. To zdefiniować, czym są owoce, co to są owoce, to co to są warzywa. And if you think about that for a minute or two, jeśli pomyślicie o tym przez minutę lub dwie, you will see the point. Zauważycie problem. No,
I know of no clinical, medical or nutritional reason. Nie znam żadnej klinicznej, medycznej czy jakiejś zdrowotnej przyczyny, to segregate the two. Aby oddzielić, oddzielać w jednym posiłku te dwie rzeczy. It's my opinion, it was counsel to one person who may have had a very unique medical problem. A jest to moja opinia, z którą i tą opinię otrzymałem od tego właśnie dietetyka. Okay, this brother over here. Proszę. W duchu proroczym przeczytałem, że trzy posiłki dziennie oraz przerwa między posiłkami 5 godzin przynajmniej, 5-6 godzin, powinno stanowić granicę pobłażliwości. Takie konkretne zdanie przeczytałem w Słudze Zboru. No i jaki jest stosunek właśnie brata do tego? Mrs. White recommended 2 meals. Ellen White zalecała 2 posiłki. She permitted 3. Zezwoliła na 3. But there are some people, ale są ludzie, who for medical reasons, którzy z przyczyn medycznych need to eat even 4 or 5 meals a day. Muszą jeść nawet 4 lub 5 razy dziennie. There are certain people who have stomach conditions. Są pewni ludzie, którzy po prostu warunki w żołądku that require multiple meals. Wymagają multiple, more than one. Ah, okay. Wymagają więcej posiłków. And she recognized that. I ona widzi to. She did not make any law. I nie daje tu żadnego prawa. With regard to individual articles of diet or with regard to frequency of meals. W kwestii co jemy i jak często jemy. She did recommend a 4 or 5 hour break between the meal. Ona zaleca 4-5-godzinną przerwę pomiędzy posiłkami. She did speak against eating all day long. Ona wyraźnie się sprzeciwia jedzeniu cały dzień. Principally because the stomach needs to rest in between meals. Szczególnie dlatego, że żołądek potrzebuje odpoczynku pomiędzy posiłkami. But she never made any laws. Ale nie uczyniła żadnego prawa. She even went further. A nawet poszła dalej. I don't want anybody to base their practice on what I do. Powiedziała, że nie chce, aby ktokolwiek bazował na tym, co ja czynię. So I have not read the statement to which he refers. Ja nie przeczytałem tego zdania, do którego tutaj się brat odnosi. But I am familiar with the general tenor. Ale zaznajomiony jestem z tym generalnym spojrzeniem na to. Second question? I drugie pytanie. Wiadomą rzeczą jest, że można bez seminarium być ewangelistą, głosić Ewangelię, znać prawdy Boże, przekazywać innym. Chciałem po prostu odpowiedź znać na temat konieczności, jakby potrzeby, wartości robienia konkretnej szkoły teologicznej, seminarium naszego. I chciałem znać, bo jest problem u niektórych osób ostatnio, że w czasach ostatecznych po prostu obecnie w tym czasie, kiedy żyjemy, nie ma potrzeby robić już powiedzmy seminarium, szkoły jakiejś dłuższej, bo czas jest zbyt krótki i należy szkoły ograniczyć powiedzmy do zaocznej nauki czy indywidualnej, a iść i ewangelizować powiedzmy, głosić Ewangelię. Czy jest napisane gdzieś, że Pan da jakiś znak, kiedy powiedzmy będziemy musieli opuścić szkoły, czy dopóki Państwo pozwala, to mamy się uczyć, czy nie? Mrs. White had quite a little to say about the length of education. Ellen White nie mówi zbyt dużo na temat długości wykształcenia, jak długo powinniśmy się uczyć. In view of the nearness of the end. Jeśli chodzi o bliskość czasu przyjścia Jezusa Chrystusa. She spoke about the undesirability of prolonging training. The undesirability of making long training programs. Ona mówi, że nie jest właściwe jakieś długie kształcenie się. However, in Christ Object Lessons, ale w książce Christ Object Lessons, in the chapter on the talents, w rozdziale dotyczącym talentów, she says in effect, mówi w istocie, get all the education you can use. Zdobądźcie całą edukację, na jaką was stać. She implies that there is education that is not useful. Ona zdaje sobie sprawę, że są szkoły, jest wykształcenie, które nie jest pożyteczne. I think there is something that we need to consider. Jest coś, co powinniśmy rozważyć. When we talk about the length of training of a pastor. O długości kształcenia pastora. The pastor's education. Edukacja pastora should not be greatly inferior.
I don't follow. All right, let me make the sentence. The pastor's education should not be greatly inferior to that which is had by the majority of his church members. Że wykształcenie pastorów nie powinno być niższe od tego, które ma większość członków Kościoła. In Mrs. White's day, w dniach Ellen White, in North America, w północnej Ameryce, the average person had maybe 8 years of education. Przeciętna osoba miała około 8 lat wykształcenia, edukacji. Toward the close of her life, pod koniec jej życia, the average person probably had 12 years of education. Przeciętna osoba miała 12 lat edukacji. I think Ellen White would not be comfortable. Myślę, że Ellen White nie byłaby zadowolona. By having a man pastor a church. Gdyby był taki pastor zarządzający kościołem. In which his education. W którym jego wykształcenie was greatly inferior to the majority of those who had to listen to. Byłoby znacznie poniżej wykształcenia członków kościoła. I graduated from college in 1948 with a bachelor's degree. Ja skończyłem college w 1958 ze stopniem, jak to się nazywa, BA, bakałaża. And within 2 weeks of graduation, I was a minister. I po 2 tygodniach byłem już kaznodzieją. All of my classmates the same. I wszyscy z mojej klasy zostali. We had a theological seminary in those days. Mieliśmy seminarium teologiczne w tych dniach. But attendance was not required. Ale skończenie seminarium nie było wymagane. And many of those who went, i wielu, którzy tam poszli, went for graduate degrees, poszli, aby uzyskać wyższe stopnie, to qualify them for teaching at the post-secondary level. Po to, żeby uczyć właśnie na wyższych stopniach. 10 years after I graduated from college with a BA. 10 lat po ukończeniu koledżu ze stopniem bakałaża. I went to the seminary for an MA. Poszedłem do seminarium, aby tam uzyskać stopień magistra. I needed to be qualified to teach post-secondary classes. Potrzebowałem tego, aby uczyć w zajęciach jakiejś po szkole średniej. We were starting a new seminary in West Africa. W zachodniej Afryce założyliśmy nowe seminarium. Now, when I came out of college, kiedy ja skończyłem college, pastors did not get any more education than a BA. Większość pastorów miała właśnie ten stopień BA, bakałaża. But 10 years later, ale 10 lat później, in 1958, w 1958, czyli tam to było 40, in North America, w północnej Ameryce, the church required 1 year of graduate school. Kościół wymagał jeden rok ponad ten stopień bakałaża. And most of my classmates, when I went back to seminary, i większość z moich towarzyszy z klasy, gdy ja poszedłem do seminarium, were having what for all practical effect was their fifth year of college. I gdy ja robiłem 4 lata seminarium, kościół wymagał tylko jeden rok poza ten bakałaża stopień i wszyscy moi współtowarzysze z klasy robili ten dodatkowy jeden rok. So now, 10 years later, a teraz, znowu 10 lat później, in North America, w północnej Ameryce, the church required an MA degree. Kościół wymaga stopień magistra dla pastorów. 12 months of training beyond the BA. To znaczy 12 miesięcy kształcenia dłużej od stopnia tego bakałaża. My daughter married a young pastor. Moja córka wyszła za mąż za młodego pastora. About 3 or 4 years ago. Około 3-4 lata temu. He had to go not for 1 year. On musiał iść nie na jeden rok. But for 2 and a third years of graduate school. Ale na 3 lata tej szkoły wyższej. To get the MDiv degree. Aby uzyskać stopień magistra teologii. And that's what's required in North America today. I dzisiaj się tego wymaga w Stanach Zjednoczonych. Other divisions have other requirements. Inne wydziały mają inne wymagania. I went on. Kontynuowałem. To get a PhD degree. Aby zdobyć doktorat. Because I was teaching. Ponieważ nauczałem. And today you just about have to have an earned doctorate. I dzisiaj jest tak, że musisz mieć prawie że doktorat. If you are going to do post-secondary teaching in North America. Jeśli chcesz uczyć w szkołach wyższych niż średnich. This took me 3 years past my master's degree. To zajęło mi 3 lata
po tym, jak osiągnąłem stopień magistra. If I was only going to pastor a church, gdybym chciał tylko być pastorem, I would not have spent those 3 years in school. Nie spędziłbym tych trzech lat dłużej. But in order to teach, ale żeby uczyć, I had to be qualified. Musiałem być wykwalifikowany. And to be qualified meant getting a PhD. Aby być takim, musiałem zdobyć doktorat. I don't think every pastor needs a PhD. Nie uważam, że każdy pastor potrzebuje doktorat. In Poland, I am not sure that each pastor needs an MA degree. W Polsce wydaje mi się, że nie każdy pastor potrzebuje stopień magistra. The education of the pastor, edukacja pastora, should roughly equal, powinna mniej więcej równać się, the education of the majority of his church members, z wykształceniem większości zboru, w którym jest pastorem. And that varies from country to country. A to różni się od kraju do kraju. But Mrs. White did say in Christ Object Lessons, ale Ellen White wyraźnie powiedziała w tej książce, Parable on the Talents, w rozdziale dotyczącym talentów, subsection on education, the subsection in the chapter, w podrozdziale dotyczącym edukacji, get all you can use profitably, zdobywajcie wszystko to, co możecie właściwie. And it might be worth noting, i może warte jest zwrócenie uwagi, that two of the most towering figures in the Bible, że dwie z najbardziej jakichś znaczących postaci w Biblii, Moses in the Old Testament, Mojżesz w Starym Testamencie, and Paul in the New Testament, i Paweł w Nowym Testamencie, both had very advanced educations. Obaj byli bardzo wysoko wykształceni. In terms of today, jeśli chodzi o dzisiaj, it would be the equivalent of at least one doctoral degree. To ich wykształcenie równałoby się przynajmniej jednemu doktoratowi. Now I know that Mrs. White said concerning Moses. Wiem, że Ellen White powiedziała w kwestii Mojżesza, there were some things he had to unlearn after he learned them. Że były pewne rzeczy, które musiał oduczyć się po tym, jak się ich nauczył. But he didn't have to unlearn everything. Ale nie musiał się oduczać wszystkiego. Wiadomo, że Polska jest krajem na wskroś katolickim i jedną z głównych nauk Kościoła katolickiego jest nauka o Marii. Jednym z głównych punktów tej nauki jest nauka o tym, że Maria nie miała więcej dzieci oprócz Jezusa. Protestanci, w tym również adwentyści, powołują się na teksty z Ewangelii mówiące o rodzeństwie Jezusa, podważając to twierdzenie. Ja spotkałem się ze stwierdzeniem, że w którymś z dzieł Ellen White ona wyraźnie pisze o tym, że Maria nie miała więcej dzieci oprócz Jezusa. Czy to jest prawda? I am not sure that Ellen White addressed it, but I will tell you what I do understand. Nie wiem, czy Ellen White wyraźnie na ten temat się wypowiadała, ale powiem wam, jak ja to rozumiem. In Desire of Ages, w życiu Jezusa, particularly in the chapter dealing with the boyhood of Jesus, szczególnie w rozdziale dotyczącym okresu dzieciństwa Jezusa, and the title of the chapter is The Hidden Years in Nazareth. A tytuł tego rozdziału brzmi Ukryte lata w Nazarecie. She tells us that Jesus had trouble with older brothers. Mówi nam tam, że Jezus miał trudności ze starszymi braćmi. She says that these were the children of Joseph by a prior wife. Ellen White mówi, że ci starsi bracia to w istocie byli synowie Józefa z pierwszego małżeństwa. Incidentally, some of them became followers of Jesus after Pentecost. A później kilku z nich zostało naśladowcami Jezusa po Zielonych Świątkach 34. I am not sure that she ever spoke about Mary having more children. Nie wiem, czy Ellen White wyraźnie mówi gdziekolwiek o Marii mającej więcej dzieci. It is a fact, jest faktem, that references to Joseph, że odnośnik do Józefa, disappear very early in the Gospels. In other words, there is silence about Joseph. Okay. Jeśli chodzi o Józefa, to bardzo mało o nim mówią Ewangelie, tylko na początku. He was older than Mary. On był starszy od Marii. He may have been substantially older than Mary. Mógł być o wiele starszy od Marii, bardzo. Many Bible scholars believe, wielu uczonych biblistów uważa, that quite probably Joseph died very early in the ministry of Jesus, if not before. Że Józef umarł
wcześniej w okresie nauczania Jezusa, a nawet w latach, gdy Jezus jeszcze nie był nauczycielem. I am not aware that Ellen White spoke about Mary having other children after Jesus. Nie znam żadnego miejsca u Ellen White mówiącego, że miała inne dzieci oprócz Jezusa. I think most of the references to the brothers of Jesus. Myślę, że większość odnośników do braci Jezusa are referring to the sons of Joseph by a prior marriage. Odnosi się do synów Józefa z pierwszego małżeństwa. I don't think she addresses the question. A więc ona nie mówi, że miała więcej oprócz Jezusa. Pierwsze pytanie, to było mówione o środkach kosmetycznych, czy i mówiło się o tym, że one są szkodliwe. I chodzi o to, czy wszystkie środki kosmetyczne mamy odrzucić, czy jest jakaś granica? Chodzi, co jest właściwe, żeby używać, czy... The church does not legislate on this. Kościół nie ustalił żadnych praw w tej kwestii. And I think it is wise. I myślę, że to jest bardzo mądre. There are some Adventists. Są pewni adwentyści. And some pastors. I pewni pastorzy. Who say that any cosmetic use at all is wrong. Że używanie jakichkolwiek kosmetyków jest złe. I don't think they can demonstrate that from scripture or from Ellen White. Nie mogą oni tego wyjaśnić nawet na podstawie Biblii czy Ellen White. I think the practice of many of our conservative ladies. Myślę, że praktyka wielu naszych konserwatywnych członkiń sióstr is to try to appear natural. To próba, żeby być naturalną, znaczy pokazać się naturalnie. Some ladies are unnaturally white. White. Yeah. White. They look like a sheet. Niektóre kobiety są nienaturalnie białe. And they may use a little something to try to change an unnatural condition into a natural condition. I one starają się zmienić ten nienaturalny stan na naturalny, używając pewne środki. Now, I heard Mrs. Kenneth Wood say one time. Pani Kenneth Wood powiedziała kiedyś. She addressed this in the Adventist Review. Ona napisała w Adventist Review. And she made a very interesting remark. Napisała bardzo ciekawą rzecz. She talked about ladies who use this green stuff around the eyes. Mówiła o kobietach, które używają ten green, zielona rzecz wokół oczu. And she said, in nature, powiedziała, w naturze, the only creature for whom it is natural to be green around the eyes, że jedynym momentem, kiedy to ta zieleń naturalnie się pojawia wokół oczu, is either the snake or the lizard. To tylko w przypadku węża albo jaszczurki. I will never forget the first time I saw this eyeliner. A więc ja nigdy nie zapomnę tego, gdy mówiła o tych właśnie podkreślaniu w ten sposób. I had been in Africa. Byłem w Afryce. I came back to America. I wróciłem do Ameryki. Culture shock. I przeżyłem szok kulturowy. And I saw these women with the green stuff around their eyes. I widziałem kobiety z tą zielenią dookoła oczu. I thought they had an infection. Myślałem, że zdobyły jakieś, zakażenie. I thought gangrene had set in. Może coś jakiegoś zielonego na nie usiadło. I finally discovered that was not so. Ale odkryłem, że to nie o to chodzi. The church does not legislate on this. Więc Kościół nie ma jakichś praw w tej kwestii. Customs and culture change. Kultura i zwyczaje się zmienia. Let me give you an example. Jeden przykład. When my mother was alive in the 1920s, kiedy moja matka jeszcze żyła w latach 20. tego wieku. Before I was born and about the time I was born. W czasie, gdy się urodziłem i przed tym okresem. In North America. W północnej Ameryce. It was the custom. Było zwyczajem. For women to wear long hair. Było zwyczajem w Stanach Zjednoczonych, żeby kobiety nosiły długie włosy. It was considered a sin for a woman in the Adventist Church. Był uważano, że jest grzechem. It was considered a sin to wear long, to wear short hair. Było uważane za grzech noszenie krótkich włosów, także w kościele adwentystycznym. In our church, w naszym kościele, it was generally short hair was generally equated. Porównywano krótkie włosy u kobiet with a prostitute. Z prostytucją.
And if a woman didn't want the hair hanging down her back, jeśli kobieta nie chciała mieć włosów opuszczonych, długich z tyłu, she could wind it up, mogła je zawiązać, make a Tower of Babel on top of her head. Wieżę Babilon na szczycie swojej głowy. And my mother did that. My mother wound her hair and had things in it. I moja mama to czyniła i wsadzała tam różne takie szpilki. That was all right. I to było w porządku wtedy. But if you cut it off, ale gdybyście to ścięli, it was sinful, to było grzeszne, and the lady would be treated like a prostitute. I kobietę traktowano by jako prostytutkę. Now that changed. Ale to zmieniło się. In my boyhood, w moim okresie dzieciństwa most women wore short hair. Większość moich większość kobiet nosiła krótkie włosy. Now, what is short, you know? Co znaczy krótki? The term short and long are relative terms. Określenia krótki i długi to są względne określenia. But in North America today, ale w północnej Ameryce dzisiaj, I would say that the majority of Adventist women, powiedziałbym, że większość adwentystycznych kobiet wear their hair comparatively short. Noszą, mają włosy krótkie, porównywalnie krótkie. A few choose to wear it long. Kilka tylko ma długie. There are two ladies who work as office secretaries in the General Conference. Są dwie kobiety, które pracują w sekretariacie w Generalnej Konferencji. And I don't think they have ever cut their hair in their whole life. I myślę, że nigdy w swoim życiu jeszcze tych włosów nie ścięły. And it is down below the waist. I sięgają one aż poniżej bioder. Well, if they like it that way. Jeśli one to lubią. Takes a lot of care. To wymaga dużo opieki. The church says nothing. Ale Kościół na ten temat nic nie mówi. And the church. The church has wisely refrained from getting into too much on this. I Kościół mądrze postępuje, że nie wypowiada się zbyt dużo na ten temat. There is a statement by a poet. Jest pewne powiedzenie poety, that Mrs. White would accept totally. Które Ellen White zaakceptowałaby zupełnie. Though she may never have heard of these two lines of verse. Chociaż być może nigdy nie słyszała o tych dwóch linijkach tekstu. The poem goes something like this. I to wygląda w ten sposób. Be not the first by which the new is tried. Nie bądź pierwszym w propagowaniu jakichś rzeczy. And don't be the last by which the old is laid aside. I nie bądź ostatnim w porzucaniu starych rzeczy. Ellen White said, "Stay in the middle of the road." Ellen White mówiła: stójcie po środku drogi. And brethren and sisters, bracia i siostry, if we stay in the middle of the road, jeśli my będziemy stać w środku drogi, we will avoid the ditch on the right, ominiemy ten rów po lewej stronie, po prawej stronie and the ditch on the left, i po lewej stronie. The devil doesn't care which ditch he gets you into. Szatanowi nie zależy, do jakiego rowu wpadniemy. His goal is to get you off the road. Jemu zależy na tym, żeby w ogóle nas z tej drogi ściągnąć. Chodzi o indywidualne spojrzenie brata. He wants your individual view about that. Po przeczytaniu wszystkich książek Ellen White. After reading all the books of Ellen White. Widząc to, co się dzieje na świecie. Seeing everything what happens in the world. I działalność naszego kościoła. And the action of our church. Czy coś się powinno stać? Should something happen? Pan powinien powołać na przykład jakiegoś proroka? Do you think that the Lord will call another prophet? Czy też my może powinniśmy dokonać pewnych reform w naszym postępowaniu? Or we should make some reforms in our behavior, in our Christian life? Czy też wystarczy, aby wszystko pozostało tak jak jest? Or you think that everything is okay and we should leave everything as they are? If I had the time, gdybym miał czas, I would give you a lecture. Miałbym wykład tutaj on modern prophets, w kwestii współczesnych proroków and how to test them. Jak ich sprawdzać. I have a 1.5 hour lecture without translation. W tej kwestii to ja mam 1.5 godziny wykładu bez tłumaczenia w Stanach. I'm not going to be able to take the topic at all, ale nie będę w stanie podjąć tego tematu. But I will speak to the issue here. Ale w tej kwestii powiem wam kilka słów. Mrs. White was asked shortly before her death. Ellen White była zapytana na krótko przed jej śmiercią. If there would be another prophet after she died. Czy będzie jakiś inny prorok po jej śmierci? She gave a two-part answer. Dała taką dwuczłonową odpowiedź. Number one. Po pierwsze. I don't know. Nie wiem. Because God hasn't told me. Ponieważ Gud nie
Bóg nie powiedział mi tego. And she wasn't embarrassed by it. No i nie była z tego powodu jakoś zdziwiona. If God doesn't speak, jeśli Bóg nie mówi, she doesn't have anything to say. Ona nie ma nic do powiedzenia. Secondly, po drugie, she said the Lord has told me, Bóg powiedział mi, that whether or not I live to the second coming, że czy dożyję, czy też nie drugiego przyjścia Jezusa, what I have written, to co napisałam, is sufficient, jest ważne, to carry the church through, aby Kościół postępował według tego, triumphantly to the end, do samego końca. Now, she just because we don't need another prophet, ponieważ po prostu my nie potrzebujemy innego proroka, doesn't mean there won't be one. Nie znaczy, że nie będzie takiego. Because we didn't need her. Ponieważ my nie potrzebowaliśmy w istocie Ellen White wtedy. She said to her church, ona powiedziała do kościoła, if you had studied the Bible the way you should have, jeśli studiowalibyście Biblię w sposób, który powinniście, you wouldn't have needed me. Nie potrzebowalibyście mnie. So by her own testimony, a więc poprzez jej własne świadectwo. We didn't need her. Nie potrzebowaliśmy jej. Yet God in his graciousness gave her to us, ale Bóg w swej łasce dał to nam, dał ją nam. And he might do it again. I może zrobić to jeszcze raz. As far as I am concerned, o ile wiem, the Bible has not closed the door, Biblia nie zamknęła drzwi, to another prophet after Mrs. White. Dla innego proroka po Ellen White. But if someone comes along claiming to be a prophet, ale jeśli ktoś przychodzi i uważa, że jest prorokiem, they have to be tested. Musi być sprawdzony. And there are four or five Bible tests. I jest cztery, pięć testów biblijnych. Incidentally, yeah? My most recent book, moja ostatnia książeczka, deals with the question, dotyczy kwestii, and it is included in a group of books I am today giving Brother Hatawa to put in your library. I ona jest wśród książek, które dałem tu do biblioteki. So if you can read English, you can jeśli możecie czytać angielski, to przeczytajcie. In here I give you the Bible tests. Tutaj ja podaję te testy biblijne. Talk about how they were applied to Ellen White. Mówię, jak one były zastosowane do Ellen White. And talk about how they are applied today. I mówię, jak je należy stosować dzisiaj. Now, although Ellen White had no information about whether there would be a true prophet after her, chociaż Ellen White nie miała informacji, czy będzie jakiś prorok po niej, prawdziwy prorok. She had a lot to say, dużo mówiła natomiast about false prophets, o fałszywych prorokach in our church, w naszym kościele at the end of time, przy końcu czasów. And this little booklet summarizes and synthesizes what she had to say. I ta mała książeczka podkreśla, podaje syntezę tego, co miała do powiedzenia. And she quotes Matthew 24. Ona cytuje Mateusza 24. Jesus said at the end of time, Jezus powiedział, że przy końcu czasów there will be false Christs and false prophets. Będą fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy. He indicates that there will be many of them. Stwierdza, że wielu takich będzie. And those who are deceived will number many. I oni zwiedzą wielu. Mrs. White said false prophets would arise at the end. Ellen White powiedziała, że fałszywi prorocy powstaną pod koniec. She said some of them would be sincere. Niektórzy z nich będą jacyś szczerzy. Some of them would be a hoax and a fraud. Niektórzy z nich będą zwodzicielami. But she said, don't accept any of them. Ale Ellen White powiedziała, nie akceptujcie żadnego z nich. Unless they give you clear evidence, chyba że dadzą wam wyraźne świadectwo, that it is from God. Że to jest od Boga. Because more and more people are going to be deceived, ponieważ coraz więcej ludzi będzie zwiedzionych in North America, w północnej Ameryce and around the world, i na całym świecie at the end of time. Pod koniec czasu. In our church today, w naszym kościele dzisiaj there are probably somewhere between 30 and 40 people, w naszym kościele dzisiaj jest około 30-40 ludzi, who claim they are prophets, którzy uważają, że są prorokami. I have met some of them. Spotkałem kilku z nich. I spent 2 hours with one lady who thought she had the gift. Spędziłem 2 godziny z jedną kobietą, która uważała, że ma ten dar. I have had mail from some others. I dostałem listy od innych. And they are in Europe, they are in North America, they are in India. Oni są w Europie, w północnej Ameryce, w Indiach. They're in many places. W wielu miejscach. And every one of them has to be tested. I każdy z nich musi być sprawdzony. By the Bible tests. Poprzez testy biblijne. And all of that spelled out in my little book. I to jest w tej małej książeczce, which I'm leaving here. Którą zostawiam tutaj.